Fundusz zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbuch.pl. Polecam. Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie, chociaż dzisiaj ze strachem. Ze strachem, bo od samego początku dnia obserwuję, czy nie spada mi gwałtownie liczba subskrybentów mojego kanału, a to za sprawą tego, że niektórzy mogą po prostu, nie daj Panie Boże, umrzeć. Wszystko przez pana ministra Niedzielskiego, który właśnie za ognia swój konflikt z Naczelną Izbą Lekarską, z Radą Lekarską, z rozmaitym i tam jeszcze innymi ciałami lekarskimi na tle e-recept, aż tak się właśnie złożyło, że dzisiaj weszły w życie nowe przepisy wymyślone przez pana ministra Niedzielskiego, ograniczające ilość recept. O co chodzi? Chodzi o to, że od dzisiaj lekarz, który wystawia recepty swoim pacjentom, ma dzienny limit 300, i nie może wystawić więcej, więc jeżeli w ciężkim stanie Państwo dzisiaj przyjedziecie wieczorem do szpitala i będziecie potrzebować recepty, no to upewnijcie się wcześniej, że lekarz nie przekroczył limitu, albo weźcie z sobą drugiego lekarza, albo zadzwońcie do znajomego lekarza, którego macie w rodzinie, albo się w jakiś inny sposób jeszcze przed tym zabezpieczcie, bo mówię zupełnie poważnie, możecie po prostu umrzeć z powodu braku leków, których nie wydadzą Wam, ponieważ nie będziecie mieli recept. O co chodzi w tym kreteńskim rozporządzeniu pana ministra Niedzielskiego? Otóż pan Niedzielski postanowił wydać wojnę tak zwanej mafii receptowej, która jest koronnym dowodem tego, że socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Tak zwana mafia receptowa to była nieznana z imienia i nazwiska, niezidentyfikowana bliżej grupa lekarzy, która wystawiała recepty przez internet. O co chodzi? Otóż, jak Państwo pewnie wiecie, część leków jest powszechnie niedostępna, tak o, z ulicy. Żeby sobie konkretny lek kupić, należy mieć receptę. Tą receptę musi wystawić lekarz. Żeby taki lekarz wystawił receptę, no to trzeba do lekarza pójść i zapłacić, albo zapisać się do bezpłatnej służby zdrowia i tam na przykład za pół roku zostać przyjętym, albo iść do lekarza rodzinnego, który najczęściej nie ma czasu i tak dalej. No takie typowe, idiotyczne problemy w socjalizmie. I receptą na tą sytuację stały się tak zwane e-receptomaty czy e-recepty. To polegało na tym, że receptę można sobie było zamówić przez internet. Tam iluś lekarzy wypisywało hurtowo recepty tym, którzy chcieli, i taki człowiek nie musiał tam stać w kolejce, zapisywać się na recepty, na wizyty, etc., etc. Po prostu wchodził w internet, płacił i recepta mu automatycznie przychodziła. No i to zjawisko bardzo się nie spodobało panu ministrowi Niedzielskiemu, który postanowił wydać temu walkę i wprowadzić limit 300 recept dziennie. Przy czym 300 recept to oznacza 300 leków, dlatego że według nowych praktyk, nowych procedur, to jedna recepta może być tylko na jeden lek. To znaczy, jeżeli na przykład przychodzi emeryt do lekarza i lekarz mówi, żeby brał takie tabletki, takie pigułki, coś tam jeszcze, wychodzi na przykład 15 produktów na receptę, no to to już jest liczone jako 15 różnych recept. Także może taki lekarz przyjąć na przykład 20 emerytów, z których każdemu trzeba dać 15 recept dziennie i potem już więcej recept wystawić nie może. Także to może doprowadzić do sytuacji takiej, że jeżeli jakiś starszy człowiek wieczorem poczuje się gorzej, pogotowie albo krewny zawiezie go do lekarza, lekarz wie wprawdzie, co mu trzeba wystawić, ale nie może, bo skończył mu się limit dzienny, więc może mu powiedzieć, no niech pan przyjdzie następnego dnia, a do następnego dnia staruszek może umrzeć. No i takie są właśnie skutki działania służby zdrowia pana ministra Niedzielskiego i jego debilnych rozporządzeń. Czemu akurat 300, nie na przykład 200, albo nie 250, a nie 350? No nie wiadomo. Ja nigdy nie rozumiałem tej socjalistycznej magii liczb, to znaczy, że się ustala właśnie na przykład 300 recept, a nie mniej, ani nie więcej. No to już ja nie zrozumiem socjalizmu, więc może Państwo macie jakiś pomysł na to. Natomiast Państwo będziecie pewnie, którzy dzisiaj do dzisiaj zaczniecie odczuwać skutki tego, no to pewnie dzisiaj będziecie bluzgać pod adresem pana Niedzielskiego i słusznie. Ale zwróćmy uwagę, proszę Państwa, na to, gdzie jest przyczyna tego. I cofnijmy się tak trzy kroki wstecz. Otóż dlaczego pan Niedzielski wprowadził ten limit? Otóż po to, żeby lekarze nie wystawiali tych recept przez internet. A dlaczego lekarze wystawiali recepty przez internet? Dlatego, że ludzie sami wiedzieli, co jest im potrzebne i chcieli mieć receptę szybko,
możliwie tanio. Przede wszystkim bez łażenia po tych kolejkach, po szpitalach, po przychodniach i tak dalej. Byli gotowi za to płacić. Z tego, co ja się zorientowałem, to jedna taka usługa za zamówienia recepty kosztowała 10 zł, w związku z czym niezależnie od tego, ile się tych leków zamawiało, to trzeba było zapłacić 10 zł. To byli lekarze, którzy wystawiali po kilka tysięcy recept dziennie, czyli taki lekarz sobie mógł 1000-1500 zł dziennie dorobić do pensji. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że taki lekarz, żeby być w Polsce lekarzem, to naprawdę trzeba się długo kształcić i jakiś potencjał intelektualny sobą reprezentować. Teraz taki lekarz, zamiast zajmować się leczeniem pacjentów, zajmował się wypisywaniem recept. Idiotyzm, prawda? Czyli papierologią, a nie rozwijaniem się zawodowo i niesieniem pomocy ludziom. I teraz, dlaczego w ogóle ten system recept stał się taki popularny, system tych e-receptomatów i tak dalej, on się stał dlatego popularny, że pacjenci się przyzwyczajali, wiedzieli, jakie leki są im potrzebne i po prostu nie chcieli tracić czasu, nerwów i zdrowia na stanie w kolejkach, umawianie się z lekarzami i tak dalej. Tym bardziej to też kosztuje, no bo jak ja potrzebowałem tam pół roku temu receptę na coś, to musiałem 300 zł zapłacić w prywatnej klinice za wizytę konsultacyjną u lekarza, który tylko i wyłącznie mi to dał. Trzeba było tam pojechać, stracić te 300 zł, stracić czas, potem jeszcze jechać do apteki i tak dalej, i tak dalej. No, nonsens goni nonsens. Ale skąd to zjawisko w ogóle się wzięło? Otóż ze zjawiska, z takiej praktyki durnej, jeszcze z czasów socjalistycznych, wypisywania recept. To znaczy, że część leków można sobie kupić, o tak, idę do apteki, kupuję sobie jakiś tam lek, ale części leków nie mogę sobie kupić, jeśli nie mam recepty. To znaczy państwo mi mówi, słuchaj Szymowski, ty jesteś idiotą, kretynem, durniem i my nie pozwolimy ci kupować takich leków, jakie chcesz. Musisz sobie kupować takie, jakie my ci pozwolimy. No i tu zaczyna się tak naprawdę patologia, bo całego tego idiotycznego systemu tych recept, e-recept, walki z mafią receptową by nie było, gdyby po prostu nie było systemu przymusowych recept. Zły jest system. Złe jest to, że państwo tworzy jakąś listę leków, które można kupować tylko na podstawie papieru od lekarza i tak dalej. To jest patologia, a nie system recept. System, prawda, zakupu recept przez internet to jest tylko recepta na patologię, a nie przyczyna patologii. I tu dochodzimy do punktu kluczowego, czyli interwencji państwa w obszar leków. Ja kiedyś byłem w Indiach i potrzebowałem kupić jakiś tam specyfik medyczny, który pamiętałem, że w Polsce jest na receptę. W Indiach, w tej miejscowości, w której byliśmy, na wyspie Goa, okazało się, że nie tylko nie trzeba recepty, ale nawet ten sam lek wyprodukowany w Polsce jest 6 razy tańszy niż w Polsce. Można go było sobie kupić w aptece o północy, o tak, bez żadnego problemu. No i co? No i efekt jest taki, że te leki, które w Polsce trzeba kupować na receptę, w Indiach można kupować bez recepty. To pokazuje, że cały system recept jest bez sensu, bo system recept, on ma teoretycznie służyć temu, żeby głupi człowiek nie kupił sobie czegoś, co mu zaszkodzi. Żeby na przykład jakiś idiota nie poszedł do apteki kupić sobie leków, które mu zaszkodzą, a nie pomogą i potem, żeby na przykład umarł. No ale to idąc tą logiką, to trzeba by wprowadzić recepty na dziesiątki tysięcy innych produktów. No weźmy młotek. Ktoś może pójść do sklepu, kupić młotek i uderzyć nim w głowę siebie albo kogoś. No co, będziemy wprowadzać pozwolenia na zakup młotków? Ktoś może iść do sklepu, kupić sobie piłę do cięcia drzewa, no i obciąć tym sobie rękę na przykład. No to co, będziemy wprowadzać pozwolenia na zakup piły? Albo na przykład można pójść do sklepu i kupić sobie trutkę na szczury, prawda? Ktoś ma w domu szczury, chce kupić trutkę na szczury, żeby te szczury wytruć, no i on też może tą trutkę na szczury zjeść. No to co, no to będziemy wprowadzać pozwolenie na zakup trutki na szczury, że trzeba pójść do weterynarza, wziąć od niego receptę, potem z tą receptą iść, kupić trutkę na szczury. No przecież idiotyzm goni idiotyzm. Ten system jest zły, bo on zakłada, że państwo wie lepiej od obywatela, co jest dobre dla obywatela i że urzędnik wie lepiej od obywatela,
jaki obywatel powinien zażywać leki. Ten system, oczywiście e-recept, on ma jeszcze jedno uzasadnienie w cudzysłowie, to znaczy powszechną inwigilację. No bo jeżeli ja nie potrzebowałbym recepty, mógłbym sobie pójść i kupić w aptece to, co bym chciał, no to państwo by wtedy nie wiedziało, jakie ja leki biorę. A przecież państwo jest to niezmiernie potrzebne do tego systemu inwigilacji, zapobiegania, leczenia, etc., etc., czyli do zaglądania nam do dupy po prostu. Państwo chce o nas wiedzieć wszystko. A co godzi w naszą prywatność? No ja niespecjalnie chcę, żeby urzędnicy pana Niedzielskiego wiedzieli, jakie ja leki biorę, jakie antybiotyki, kiedy z jakich recept korzystałem i tak dalej, i tak dalej. I teraz, proszę państwa, gdybyśmy te wszystkie patologie i ten spór idiotyczny pana Niedzielskiego z samorządami i ten system receptomatów i zakupów przez internet i limitów takiego, wszystkie te problemy by zniknęły, gdyby nie było obowiązku posiadania jakichkolwiek dokumentów, recept na zakup leku. Po prostu każdy niech sobie idzie, kupuje co chce. No i tutaj zwolennicy sprawiedliwości społecznej i socjalizmu powiedzą tak, no ale zaraz, przecież człowiek może iść do apteki i kupić sobie coś, czym sobie zaszkodzi. No tak, no ale jak wspomniałem, może iść do dowolnego innego sklepu i kupić sobie coś, co mu zaszkodzi. Może kupić sobie samochód i na przykład wjechać nim w drzewo i się zabić. Ale to jest sprawa tego człowieka. Ja jestem głębokim przeciwnikiem systemu, w którym państwo mówi mi, co ja mam jeść, co ja mam pić, czym ja mam oddychać, gdzie ja mam mieszkać i tak dalej, bo to jest moja sprawa, a nie państwa. System recept jest kompletnie nikomu do niczego niepotrzebny. Jest to przeżytek socjalizmu. Ktoś może powiedzieć tak, no ale przecież jeżeli jakiś nieodpowiedzialny człowiek pójdzie do apteki, kupi sobie zły antybiotyk, zażyje go i będzie chory, to potem trzeba go będzie leczyć. To też jest patologia. Dlatego, że każdy człowiek powinien odpowiadać za to, co robi. Jeżeli ktoś chce sobie kupić złe leki i potem cierpieć z tego powodu konsekwencje, to niechże cierpi, ale na swój własny rachunek. Ja nie widzę powodu, dla którego z moich pieniędzy wpłacanych na ubezpieczenie mianoby leczyć kogoś, kto sobie kupi nie takie leki i się nimi zatruje. No człowiek normalnie myślący, a przecież takich ludzi jest większość, bo pamiętajcie państwo, że ludzie zachowują się rozsądnie dopiero wtedy, kiedy wszystkie inne możliwości zawiodą. Otóż człowiek rozsądny nie potrzebuje recepty, bo człowiek rozsądny zapyta się lekarza, panie doktorze, a co ja mam zjeść, albo co ja mam kupić. No i taki lekarz mu powie. Ja mam wielu znajomych lekarzy, często do nich dzwoniłem i się pytałem, co tam w określonej sytuacji należy zażyć. No i oni mi mówili, ja przecież nie potrzebuję do tego mieć specjalnej recepty. No co za różnica, czy lekarz mi powie przez telefon, panie, niech pan sobie kupi taki lek, czy mi to weźmie, napisze, da QR kod, żebym ja pędził z tym do apteki. Idiotyzm goni idiotyzm. Także, proszę państwa, takie są skutki logiki socjalistycznej, czyli uszczęśliwiania nas na siłę. Takie są skutki wprowadzania rządów biurokracji. Takie są skutki robienia nam dobrze na siłę. W wyniku tych idiotycznych, zupełnie kretyńskich kłótni pana Niedzielskiego ze środowiskiem z samorządów lekarskich, ileś ludzi pewnie umrze, bo kwestią czasu jest to, aż lekarz nie będzie mógł wypisać recepty staruszkowi, którego przywiozą wieczorem i który będzie potrzebował jakiś lek zakupić sobie nagle. I ja nawet nie mówię o Warszawie, bo jeżeli w Warszawie w jakimś szpitalu, prawda, jednemu lekarzowi się w ciągu dnia skończy limit recept, to on zadzwoni do kolegi, powie, słuchaj, mam tutaj pacjenta, weź mi wystaw receptę na to czy tamto. No ale w małych miasteczkach, gdzie na przykład jeden lekarz dyżuruje przez całą noc, nie ma do kogo zadzwonić, będzie znacznie gorzej. Także pan Niedzielski wprowadził walkę z mafią receptową po to, żebyśmy byli zdrowi, a efekt jest taki, że będą kolejne zgony, jak on to powiedział, nadmiarowe zgony. Mam nadzieję, że państwa, moich drogich, kochanych słuchaczy, czytelników, widzów, ten problem nie będzie dotyczyć, ale pamiętajcie państwo, że to jest typowy, bezsensowny problem socjalistyczny, sztucznie stworzony, który w wolnie działającej gospodarce, na wolnym rynku nie miałby żadnej racji bytu i po prostu by nie istniał. Jak zwykle zachęcam państwa do lektury moich książek. Dzisiaj ostatnia moja duma, Operacja Okrągły Stół, właśnie wczoraj widziałem. Wyniki sprzedaży tej książki za pierwsze pół roku są wręcz imponujące. Bardzo się cieszę, że państwo z tak dużą ochotą odpowiedzieliście na moje zaproszenie do lektury tej książki. Sprzedaliśmy tylko w tym półroczu grubo ponad 1000 egzemplarzy, co przy dzisiejszym rynku jest naprawdę dużym osiągnięciem i codziennie dochodzą nowe zamówienia, także bardzo serdecznie państwu dziękuję za zainteresowanie. Książka o tym, jak stworzono ten system parszywy, w którym przyszło nam żyć. Oczywiście
jak zwykle zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału. Zbliżam się powoli do 40 tysięcy i bardzo chciałbym ten próg przekroczyć. Bardzo Państwa serdecznie proszę o komentarze dla zasięgu, o łapki w górę, o udostępnianie moich materiałów wszędzie tam, gdzie uważacie to Państwo za stosowne. A ci z Państwa, którzy chcieliby wesprzeć mnie i poprzeć to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce, to znajdą w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do PayPala, do zrzutki, do Patronite'a. Serdecznie Państwu dziękuję za każde wsparcie. Już niedługo będą ciekawe materiały, które na pewno Państwa zainteresują. Do zobaczenia.